Jestem beczką. Dzień dobry, z tej strony Zio, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry What the Golf. I ogólnie ktoś z was napisał mi, że będzie specjalny etap jak wpadnę do bramki, ale wpadłem do bramki i nic mi to nie daje, więc prawdopodobnie nie ma dodatkowego etapu, ale to nie znaczy, że nie mogę zacząć kolejnych etapów, które są tutaj. Spójrzcie, jest ten dziwny klocek, który wygląda rodem z Mario. Nie wiem, czy da się go uderzyć, prawdopodobnie nie, ten z wykrzyknikiem, więc wejdźmy tu. Dziękuję wam za wszystkie pozytywne oceny z poprzedniego odcinka, to pokazuje... O kurde! To pokazuje, że gra naprawdę wam się podoba. Czy to był tost? Tosty dostaję! Słuchajcie, dostaję tosty za uderzenie w te dziwne klocki. Ale to jest interesujące. No dobra, świetnie. Słuchajcie, What the Golf, czyli gra, w której niekoniecznie gramy w golfa i w sumie to się zgadza. Oj, proszę, prosto na flagę. Doskonale. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, stawcie łuską łapę w górę. No dobra, ej, to jest rewelacja! O kurde, dobra. Jeszcze raz, muszę tu bardzo ostrożnie zrobić. Dobra, mogę uderzyć też w to miejsce. O, i załatwiłem typa, zobaczcie, jakie to jest rewelacyjne. Okej, okej. O nie, zeżar mnie. No okej, załatwione idealnie. Tutaj w tych klockach nic więcej nie ma raczej. Muszę to zrobić dość dynamicznie. Czekajcie, spróbuję tutaj, o, zeskoczyć. Dobra, udało mi się na typa zeskoczyć perfekcyjnie. Chyba nie ma żadnych gwiazdek ani nic, to chyba Mario nie jest. Woohoo! Udało mi się, także kolejny zrobiony. Dobra, czym ja jestem? Jestem tym, o. O nie, słuchajcie, czy my gramy w jakieś Montezumy i tym podobne dziwne, potworne, te, jak to się nazywa, gry platformowe z poprzedniego wieku? Co jest grane? Halo, utknąłem. Dobra, poczekam, aż ucieknie mi beczka. O nie, wpadłem na beczkę idealnie. Wydaje mi się, że da się to zrobić, zanim beczka w ogóle dojedzie do mnie. O kurde, dobra, to będzie trudniejsze niż się wydaje. Okej, przeskoczyłem. Super, Donkey Golf. To był Donkey Kong, a nie Montezuma. No jeju, co ja, słuchajcie. Jak tutaj gamer, a tutaj nie wie co to. O nie, to Flappy Bird. O, ja cię kręcę, to jest doskonałe po prostu. Jeszcze mamy to slow motion idealne w momencie, kiedy naciągam sobie ten strzał. Perfekcyjna gra po prostu. Słuchajcie, poprzedni odcinek jest w karcie, jeśli ktoś z was nie widział, zachęcam do zobaczenia. Tam mniej więcej jest więcej informacji odnośnie samej gry. O kurde, dobra. Czyli ja mam to zrobić tak. Bubble pad. Super. Dobra, co ja tutaj robię? Aha, znowu dokładnie to samo. Jakie to jest rewelacyjne. Dobra. O nie. O, okej, okay, o tak. Czyli jednak to nie jest takie złe. Dobra, złapmy szybko się w bąbelka. No, to nie będzie takie łatwe. Muszę być bardzo ostrożny z tymi kolcami. O, i proszę. Udało się, w takim razie mamy dwa etapy zrobione. Tutaj mamy guzik i mamy zaraz rurę, która prowadzi mnie prawdopodobnie do nowego miejsca jakiegoś. Golf Note 1. Golf jest naprawdę nudzący. Czy możemy to naprawić? No, szczerze, ja bym powiedział, że nie jest taki nudzący. Ja od zawsze lubiłem bardzo ogólnie w golfa w takiej formie właśnie spokojnej. Tak można było powiedzieć. Okej, muszę trafić prawdopodobnie piłką do bramki teraz. Okej, słuchajcie, jedziemy. W takim razie, do boju. Piłka poszła. Jeszcze szybko na drugą stronę. Idealnie! I mamy punkt. No dobra. A co będzie, jak ja sam wskoczę do bramki? Czy jestem w stanie to zrobić? Okej. Nic to nie daje. Czyli rzeczywiście piłka jest tutaj pierwszorzędna. Okej, mamy w jedną stronę przerzuconą piłkę. Teraz piłka w drugą stronę. O, to nie było takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Mamy scorer, czyli punktowanie. O, teraz muszę bramką w piłkę trafić. No dobra, ta gra jest po prostu przerewelacyjna pod tym względem. Dobra, co my mamy? Mamy Flappy Bird! Doskonale. Ale ja muszę chyba się przedostać dalej. Tak, dokładnie. Angry Birdie. Super, ej, to fajnie, fajne są te nawiązania do takiego słownictwa typowo golfowego. Okej, mamy przycisk numer 2, możemy sobie wcisnąć tutaj, idealnie, mamy w tym momencie 2 z 4 etapów odblokowane, jeszcze 2 etapy przede mną i będę mógł w tym momencie przejść dalej. Dobra, zróbmy to bokiem, ostrożnie, po kocim ogonie i rewelacja, big bada, udało się zrobić. Dobra, weźmy sobie w takim razie kolejny dołek. Mamy znowu samochód. No tutaj definitywnie muszę uderzyć o to delikatnie, żeby się pozbyć samochodu. I teraz powinno się udać. Mamy boom! Wydaje mi się w ogóle, że ta zielona strefa, do której dojeżdżam na samym końcu, to jest strefa, która jest delikatnie wklęsła. W efekcie moja piłka się toczy bardziej w tamtą stronę. Dobra, spróbujmy wykorzystać kamyczek, żeby przeskoczyć. Tak! A może po prostu wykorzystam ten kamień? Dobra, to nie było zbyt rewelacyjne, zwłaszcza, że jestem tak strasznie daleko teraz. Dobra, jakąś taką losową akcję tutaj trzeba byłoby wykonać. Okej.
Trafię w kolejną? Nie, nie trafiłem w kolejną niestety. Dobra, ale teraz jak już tutaj osie wtoczę. O, jednak nie, jednak to mnie nie ściąga tak bezpośrednio do tego, do dołka. No dobra, weźmy sobie kolejny. Mamy tutaj samochody, stricte samochody. Czy jestem w stanie się przecisnąć? Jestem w stanie się przecisnąć i powinienem być w stanie dolecieć już do samego końca. Prawie jest, super. Czyli w dwóch. No myślę, że w niektórych dołkach pary naprawdę nie będą jakimś większym problemem, ale w większości to może być jednak dość trudne. Dobra, odpalamy w takim razie ostatnie drzwiczki. O kurde, beczki mnie zaatakowały. Jeszcze raz, tutaj. I muszę dostać się tam, w pierwszej kolejności. Mamy kolejny dołek. I teraz strzelam sobą. To było do przewidzenia. Okej, okay, i cały czas lecę do przodu, więc jest chyba całkiem nieźle. Czy ja mam trafić do bramki, czy do dołka? Tam jest bardzo dużo dziwnych rzeczy. I mam wrażenie, że jest księżycowa grawitacja tutaj. Dobra, jeszcze kawałeczek. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze maksymalnie dwa strzały i powinienem być na miejscu. Tak, oczywiście. Tylko, że chyba jeszcze raz będę musiał zacząć. Dobra, jest naprawdę spoko. Powinienem zaraz razem z bramką dotrzeć do dołka i udało się. KO! Czyli knockout. Super. Dobra, spróbuję jakoś taktycznie się przedostać tam na drugą stronę. Myślę, że to będzie dobrym pomysłem. Super. Mamy w tym momencie ostatni dołek do zrobienia tutaj. O nie! Okej, szybciej! Uuu, zdążyłem. No niesamowite. No te beczki byłyby na pewno barrel roll. Okej. Czyli beczka, dokładnie, krótko mówiąc. Mamy otwarte. Mamy tu automat w ogóle, zobaczcie. O, coś udało mi się wyrzucić z tego. Czy jestem w stanie więcej rzeczy wyrzucić? Jak dużo rzeczy mogę tutaj wyrzucić z tego automatu? Czy będzie achievement za to? O nie, chyba zużyłem. Chyba zrobiłem już wszystko, co mogłem, dobra. Ja wiem, słuchajcie, że ja mam jakieś takie dziwne akcje, że czasami muszę podklikać dziwne miejsca, ale no. Jestem beczką. Co? Okej, rozumiem. Zobaczcie, muszę sterować. Dość inteligentnie tutaj sterować. Żeby tego nie zepsuć. Okej. Droga jest dość czytelna. O kurde, dobra, muszę się tam zatrzymać na chwilę. Czy muszę go odpalić i najlepiej zrobić kółeczko? Czekajcie, czy ja jestem w stanie zrobić kółeczko? Jakoś tam nawet chyba jestem w stanie. Dobra, czyli zróbmy tak. Dojadę do tego miejsca. Zrobię tak. O, dobra, no powiedzmy, że to wyszło. O, dobra, drugie auto. Mamy koty, żeby tego nie wysadzić kotów. I mamy water blast. Udało się zrobić. Dobra, i jeszcze szybko do drugiego dołka, który jest tu. I to już będzie chyba wszystkie. Dobra. O nie. Dobra, muszę się stąd wystrzelić. Okej, proch leci za mną. I to cały czas będzie za tym prochem szło. O kurde. O nie. No dobra, szybciej, dalej. Nie przestawaj, peczko. Ale to jest rewelacja. Ej, to jest chyba jeden z najfajniejszych pomysłów na etap w ogóle, jaki widziałem od bardzo dawna. Dobra, mamy, what? Udało się zakończyć. Weźmy sobie szybko, otwórzmy te przejście. I ostatni przycisk, który otwiera nam czwarte przejście już w tym momencie. Znaczy czwarty segment. Mamy cztery przyciski wciśnięte, cztery komputery uruchomione i możemy fabułę rozpocząć z komputerem dalej. Access granted, przyznano dostęp. Zobaczmy, znowu mamy komputer. Cześć piłko, zagrajmy. Okej, okay, zaczynamy to, co było wcześniej. Jak puszczę piłkę, to zacznie jechać ten. Dokładnie, to było proste do wyczucia. Okej, okay. Te klocki są odbijalne. Te piłki pewnie też będą odbijalne. Udało mi się, słuchajcie, totalnym fartem. O nie! O nie, dobra, zrobię tak. Udało się. Prosto, bardzo łatwe. To będzie dużo trudniejsze. Spróbuję zrobić tak. Dobra, nie w tą stronę. Może spróbuję zrobić tak. Też nie. Od tej opiłki. Okej, okay. To był totalny random. Tutaj mamy stop, który będzie również trudny do trafienia. Halo, okej, okay. Totalnie, słuchajcie, random fiesta, udało się to zrobić. Super. O, tu mamy łapki. Co te łapki robią? Ale super! Jakie to świetne! Słuchajcie, naprawdę, rewelacja. Dobra, po lewej stronie mamy jakiś komputerek, który się świeci. Myślę, że warto do niego podejść. Notka golfowa 26. Oczywiście nie jestem golfistą. Nie wiem, co to ma znaczyć. Ale dobra, zobaczmy sobie eksperyment laboratoryjny. Anger. Dobra. O kurde. Zrobię to tak. Taram, idealnie. Ej, zastanawiam się, czy tutaj też są... Tak, tutaj też jest par. Tylko to nie jest par w zasadzie. Ja bym zrobił tak. Wow. Czekajcie, zrobię prosto.
Idealnie! Ekspres do kawy trafił. Super, a zobaczmy jeszcze, co robi korona. Dobra. Teraz w tą stronę. Dobra, wyczułem, ale wolę to zrobić za pierwszym. Czekajcie, zrobię to tak, że od razu polecę we właściwym kierunku. I już nie ma siły na to, żeby się ode mnie uwolnić. Super. Dobra, czyli mamy koronę zrobioną z tego. Ciekawe mnie, czy korony z tych questów tutaj jakby laboratoryjnych coś dają. Czy ja tutaj miałem koronę zdobyć? Bardzo możliwe. Ej, nawet nie wiem, bo nie spojrzałem. Dobra, tutaj mamy do otwarcia przejście po lewej stronie. Z prawej strony mamy już otwarte przejście. I wiecie co, zacznijmy sobie w takim razie od tej strony. To wygląda jak jakiś rodzaj sklepu albo coś w tym stylu. Kręgielnia. To na pewno. Tutaj muszę trzy dołki zrobić, żeby się dostać. Zobaczmy sobie notkę golfową. 30 Dwa. Czasami grasz w golfa, a czasami golf gra w ciebie. To jest w przypadku tej konkretnie gry bardzo możliwe. Okej, okay. Czy mogę stłuc kręgle? Mogę. I jednocześnie tutaj są dołki. Nie spodziewałem się, ale dobra. Mamy w takim razie tak. Grę w golfa. Halo? O kurde, rzucam kapeluszami. Muszę stłuc wszystkie... słupki? O kurde, czekajcie, tylko muszę wyczuć, bo to zależy od tego, jak typ macha ręką, tak kapelusz leci. Dobra, bowling! Udało się, no to zdecydowanie nie jest gra w golfa. Teraz jestem dywanem! Miałem wcześniej nadzieję, że będę dywanem i teraz udało się w końcu, słuchajcie, rewelacja. Dobra, zrobimy za pomocą dywanu zbić wszystkie... O kurde, wracaj tam! Mordo, no co ty? Zrobimy zbić wszystkie... Jak się nazywają te pachołki w golfie? Ej, zapomniałem. Dobra, nieważne, napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie. Okej. Okay. Strike! Idealnie! Dobra, muszę chyba tak to zrobić po prostu. Naprawdę tu o to chodziło? Się zastanawiałem, o co pięć w tym. Dobra, to nie takie łatwe, ale muzyka, słuchajcie, muzyka jest najbardziej rewelacyjną rzeczą ze wszystkich w tej grze. Idealnie, bowling! No dobra, spróbujmy przerzucić nad ścianą. Niemożliwe, niemożliwe, ale to zrobiłem, super, idealnie. No dobra, spróbujmy zrobić jeszcze... Halo, halo, no... Ach, co za nonsens. Spróbujmy zrobić tego ostatniego. Ostatni dołek, no to zdecydowanie trzeba przerzucić nad... Okej, okay, uwaga. Prawie. O! Dobra, to nie wyszło. Zdecydowanie bardziej w górę. Dobra, jeszcze jeden. Uwaga. No, to nie takie łatwe, żeby wyczuć ten dobry moment. Dobra, to będzie to. Zdecydowanie tak. Bowling! Ukończyłem. No i mamy kolejne i to chyba będzie ostatnie. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem kompletnie, ale dobra. Zbite! I mamy strike! Super, czuję, że znowu będę przyklejony do tego. Albo i nie! Dobra, to wybucha sobie spokojnie. Spróbujmy w takim razie tak zrobić, ale tego jest tutaj od groma. Czy coś jeszcze stoi? Jeden został! No niemożliwe! Okej, okay, teraz dam radę już to zrobić, uwaga! Nawet go trafiłem bezpośrednio, widzicie? To jest skill. Dobra, czyli mamy trzy dołki tutaj zrobione perfekcyjnie. Do tego miejsca jeszcze wrócimy, ale w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie What the Golf dzisiejszego odcinka z tej wspaniałej, cudownej gry. Jeśli wam się podobało, zostawcie mnóstwo łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych, zostawcie dzwona, to na pewno nie przegapicie powiadomień. Poprzedni odcinek macie na ekranie końcowym. Zachęcam też zobaczyć pozostałe serie, które są na kanale. I dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć.